Siemano, Magdalen Melonin, w razie moi przyjaciele, jestem, to znowu ja, Mamperu, i zapraszam was na ten odcinek, który Wiedźmin 3, Krew i Wino. Wilka się z wami Stesza Mupna, właśnie dziękuję za legisem. Dziękuję za wszystkie sukcesy mojego kanału. Jak wiecie, mój kanał nazywa się Mamperu, najliczący nefistowego galaka z tymi mistrzami oczyma. Jakoś chcę zostać moim zacnym widzem. Będzie mi bardzo miło gościć. Możecie dać czynić subskrybuj. I dzwoneczek, że żadną filmę nie ominął, a to mi pomogło rozwijaniu kanału. Łapeczki i komentarze też oczywiście pomagają mi rozwijaniu kanału. Słuch jest znowu zgadnowy. Do 1000 brakuje mi 836 subskrypcji, a do 3000 2836 subskrybentów mi brakuje. Proszę, połóżcie mi ten celu. Żuj bez piąteczka, ale to do wszystkich moich widzów bez wyjątków. No to co? Lecimy! Fajny man tutaj, hehehe. Au. A mogę jeszcze wam kartę spalać? Jak mi pozwolisz? Urocze miejsce. No dokładnie. Co tu robią te klatki? Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. Ściszę to, bo tak głośno. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Aha. Uznali, że najlepszą karą dla Kagmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Kagmar szalał z bólu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. O, siema inne, siema, siema. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas. Poznałem piękną damę. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwiniaj się, nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. Racja. Przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli. Wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Ciarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał trupojady. Wytrzyma? Nie wygląda na jakoś nadzwyczajnie wytrzymałe. Wytrzyma? Nie wygląda na jakoś nadzwyczajnie wytrzymałe. No, dokładnie. Aha, tutaj. A? Czy wam pokazywałem, czy nie? Czy mam jakiś nowy... Nie. Nowych wpisów, glosariuszy raczej nie mamy. A bez seriuszu to chyba też nic. Na razie nic nowego nie przyszło, więc... A tak na szybko wam pokażę. Jaki fajny glosariusz, już mamy bez seriusz. Dobra. Lecimy z tym dalej. Czuję się jak w kopalni boli przez to. Trzy rozłożone. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso cuchnie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. Chyba tak. Dobra, miecz sobie wyciągamy. Dobra, już. Przynęty rozłożone. No, to teraz. Wejdę do klatki, a ty mnie skujesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę.
Aha. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał i jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mnie boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Spieszmy się. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. A mamy jakiś znak, że wszystko to będzie okej? No ja nie chcę, żebyś się rzucił na garanta. Może umówimy się na jakieś hasło? No. Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. No i co wtedy zrobisz? Nie wiem. Uspokoję cię jakoś. No. Ej, spokojnie. Nie będziesz w stanie. Po prostu miejmy to za sobą. Regis poczuł krew. No, poczuł. Wow! A właśnie! Dobrze. Może ja pojadę to. Wytrzymaj jeszcze! Już cię opuszczam! Już cię opuszczamy! Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie, jej zapach nie będzie. Kilka godzin. Zabiorę cię stąd. Mikstura. Spokojnie. Łup! W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. No dokładnie. Pomożemy w zamieniu mi skórę. Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie, ale dziękuję, już lepiej. Pozwalajmy to się sobie. Nie powiedziałeś mi, że tak to będzie wyglądało. Nie ma o czym mówić. Jest o czym mówić, bo jakbym wiedział, że poddasz się takim torturom, to co byś zrobił? Znalazłbym Detlafa w inny sposób. Tyle, że ja nie chciałem żadnego innego sposobu. Nie pomyślałeś o tym? Nie, bo żadne rozumne stworzenie nie chce się narażać na taki ból.
Pod tym względem niczym nie różnicie się od nas. Mówiłem ci, w ten sposób spłacam dług, rozumiesz? Wielki dług, który zaciągnąłem u Detlafa. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie zawahałbym się. No dobra, tylko robimy ten pogłos. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury? Nie pomieszałeś proporcji i czasu ważenia? Nie. Poważne. Najmniejsza pomyłka, nawet wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze, w takim razie zaczynajmy. Bo zaczynamy. Geralt z broni księcia Grachuli. Albo pogromcy Grachuli. No, a na zbroja. A Grachulska. Mi się przypomina. No! Dosłownie. Oho, zaczyna się. Mocna rzecz. O kurde, mocna rzecz. Mocne. Przepraszam. Nie tylko na szybko. Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. Znajomy. Zdrowie! No, wasze zdrowie zimną wodą! I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Detlafie? No, nieźle, nieźle, dokładnie. No i teraz będzie tutaj jazda. I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Prawda. Szkoda, że ten młyn stanie się pana zdobę. No, ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Co? Aha. Czyli już wiem, że Gekla właśnie tak stracił rękę. A po co mnie nowo wyhodował? No to, że już siedzi sam. No, nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił. A ciało poświatował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze?
Widziałem sytuację, w której Delacroix bezinteresownie okazał Detlafowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła, codzienna sytuacja. Przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami. Widocznie w Detlafie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. No, zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji u nikogo, nawet u wampira. Widziałeś coś jeszcze? A. Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Detlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem. Choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Dobra, masz rację. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. No, odpoczywaj. Pokażę wam książeczki, które zdobyłem. Korzystywin ogła regeneracyjny. Ludzie chowu, krakowego i wolnego zbiegu. No i zaczęły się im przeczytać. Jest ręką, jak i to się rozliczą i sobą. Jakiś więźnia, nasza lupna, na wielkiej może się przydać, bo to się myśli przed snem. Wielka papiera, legika pióra, mistrza. Jak która, dokładnie. Na razie sobie pójdziemy do naszego domciu. Dokładnie. Złocia, kochana złocia. A, sobie za chwilę pochodzimy. A, niech ten sobie coś założę. O, osiągnięcie? Wow! No dobrze. Osiągnąłem. Tu sobie,
odsuwa na razie naszą... Nasza mógna. No to jeszcze później założymy, spokojnie, spokojnie. Czy ja mogę tą maskę jeszcze schować? Tu nie mogę. Jest nasza nukna. Chowamy sobie KTT w razie. Teraz idziemy dalej poszukiwać. Tego nie widzieliście? Antymistrzowskiego. Nie antymistrzowskiego. Zresztą to ze mnie. Zobaczymy sobie. Proszę, możecie tego na chwilę nie widzieć. To jest taki moździk, który pomaga, bo zostało na niej antymistrzowskie elementy włączone. A, minigun, aha, 6, dobra. Wilcza. Aha, dokładnie. A co nie? Jest 6. Dobra.
No, no, te głupinka sobie połasimy. No dokładnie, a czemu nie? No dawno te głupinka sobie nie łaziliśmy w punku. Gryf, niedźwiedź, pok, wilk. I bo idziemy sobie, nie wiem, jakąś misję poboczną sobie zrobimy. Tutaj. Dobra, szybko, teraz skarowy miejsce u kotna, u gryfa, wilka. Mhm. Wilk, 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 wilk. Szybko, szybko, szybko. I co stała ta wilka? Mokra chwilka. Ała. No to ja się ze strachu wilka, to mokra strachu wilka. No. Dokładnie muszą być. Dobrze. I co z tym te wilka? No ale właśnie silny pan też. Kamice wilka. To ja ci zrobię, że ci w brzuchu włączę. Ale jak se winka klapę, to co, się lepiej widzę? czekaj, podzielę sobie do nogi kranu na chwilę. Tutaj. Tutaj na chwileczkę sobie pójdziemy. Żeby zmienić kranowi ten włosy. No dokładnie, garankowi zmienili włosy. Sąsiadka sprzedała... Jak mi zmoknie kubraczek, to znów żeby nie dostanę. W taką pogodę ciężko stos rozpalić. No nie, fajnie, no to jaki porażek. Jeszcze skoczyłem. Ostrzeżesz, panie, barwiesz mnie? Witam, szanownego pana. Nożyczki i brzytwy świeżo naostrzone.
Dałbyś radę mnie ostrzyc? Panie, proszę pana, pan mnie ostrzyże, proszę pana, czy nie? Zdrowe. Siema pan, siema, siema. Bywaj. 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 No i teraz wygląda jak na prawdziwego Wiedźmina przespało. Z opaską, no dokładnie. Mokro, mokro. Jak pada, to musi być mokro. No dokładnie! Mokro, mokro! Jak pana to musi być mokro! A nie, witaj ponownie! To jak? Interesują cię pan? Pokaż mi swoje towary. No. Pokaż mi swoje towary, panie, ja. O, śmigę tu nam tam. Hajfu. No to sprzedano sobie tu parę rzeczorków. No to mi też szatają. Panie Tomaszu, gra pana Tomasza Kozdrowie i gra... Mieć miliona to są dwa miliony. Boże, obiecałem, że teraz... Teraz to nawet do... Z cyrkiem przyjechałeś, tak? Jesteśmy zaszczyceni, że taki znamienity gość postanowił ponownie nas odwiedzić. Czego sobie życzysz? Czego? Chodź temu. Podobasz mi się. W takim razie porozmawiajmy o tym, co stanie się dalej. O, przepiękna pani, chodź. Tak, nie, dokładnie.
Panie Tomaszu, to dla pana. Jeszcze, że tam dla kogoś coś tam chciał, no zobaczyć. Teraz jaki urany gość, wow. Ja coś go przepraszam za to sceny. No, teraz umiera się. No, umiera się, panie Gradzio. Dziękuję. Czasami nawet 5 minut musi się zabawić, no co? Teraz, uważaj, proszę. No, kurde, pomału. O, przepraszam. Op. Na przykład... Nie wiem, jeśli go będę pokazać. A tutaj. A tutaj się przeniesiemy. O kurde, ale jaja. O ja, ale jajeczka. No to tak opisałem w internet, że pójdę. O, Mateusz miał pracować. O, Marlena, o! Marlena? Nowe zadanie. Marlena. Dobra, no pójdziemy do Marleny. To będzie trudne. Daleko nie miała, no ale dobra. Dobra. Zapis tu sobie zrobię. Jak chłop babę nie bije, to babie wątroba bije. Żeby do roboty Gornelia, to tańca i do kielicha. Uuu. Ciekawe. Co chyba jest za tą ścianą? Mhm. Uuu. Laboratorium. Widać, musiał tu też kiedyś mieszkać jakiś alchemik. I tu mogę sobie mu kagelniki robić. No to właśnie. No alchemicznie, aha. Okrona, niszczy się utawę. No, no, można sobie wszędzie do nich myśleć, że to jest na Aheli. Lunkawen, aha, mniejszy zielony kawen. Mniejszy zielony, mniejszy niebieski, mniejszy czerwony. Aha, okej, okay, dobra, spoko. Dobra, spokojnie, to będziemy robić. Jeśli chłop jakiś nie pije, to go baba w domu bije. Nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę, Wiedźminie. Nie oczekuję wdzięczności. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej. O tak. Dzięki opiece Barnaby Bazylego szybko wracam do zdrowia. Dużo wycierpiałaś. Dobrze, że mogłem ci pomóc. Tak. Setki lat cierpienia. Wiesz, co było gorsze od głodu? Obserwowanie, jak moi bliscy, moje dzieci starzeją się i umierają. W tej chwili moja rodzina już nie istnieje. Ostatni przodkowie odeszli kilkadziesiąt lat temu. Nie mam dokąd pójść. No, zostać tutaj. To duży dom. Spore obejście. Możesz tu zostać. Naprawdę? Nie chciałabym nadużywać twojej gościnności, chociaż... Tak? Po tym wszystkim, co wycierpiałam, po latach głodu mam tylko jedno marzenie. Móc wreszcie gotować strawę, którą da się przełknąć. Delektować się smakami i zapachami przypraw. Zasiadać z innymi do wspólnego stołu.
Jeśli właśnie o tym marzysz, to nie widzę problemu. Mogłabyś pomagać Barnabie Bazylemu w kuchni. Jadłaś jego obiady, więc wiesz, że do kulinarnych wirtuozów nie należy. Nic nie uczyni mnie szczęśliwszą, dziękuję. To ja dziękuję. Temu domowi przyda się kobieca ręka. Jest jeszcze coś, o czym chcę ci powiedzieć. Wiele lat temu mój ojciec zbierał kosztowności na mój posag. Jednak nie zdążyłem wyjść za mąż. Mnie te precjoza już się nie przydadzą, ale dla ciebie... Cóż... Niech będą wyrazem mojej wdzięczności. Gdybyś zechciał je znaleźć, musisz iść do mojego starego domu. Do Tastamary. Posag jest ukryty w jednej z beczek w piwnicy. Jeśli ostukasz beczki, na pewno znajdziesz właściwą. Tak zrobię. Dziękuję. Nigdy bym się nie spodziewał, że ktoś z twoją przeszłością będzie się garnął do kuchni. Boisz się, że w twoim domu będę gotowała to, co gotowałam jako wicht? Nie! Myślę, że jako człowiek będziesz miała lepszy gust. Możesz być tego pewny. Już jako dziecko lubiłam gotować. Moja babka była prawdziwą mistrzynią kulinarną. Jej wół pieczony w całości był sławny w całej Polsce. Myślałem, że byłaś właścicielką posiadłości ziemskiej. Masz na myśli to, że kobieta z moją pozycją powinna mieć kucharza? Oczywiście masz rację. Miałam najlepszych kucharzy. Ale to ja wymyślałam potrawy. Oni je tylko przyrządzali. Jesteś pewna, że nie zaczniesz tęsknić za ludźmi? Nie wiem tego. Chyba jeszcze zbyt mało czasu upłynęło, odkąd zdjąłeś ze mnie klątwę. Ale jakoś na razie nie ciągnie mnie do miasta. Kiedy byłaś wichtem, odwiedzałaś domostwa. Tak, ale zawsze wchodziłam do domów w nocy, kiedy wszyscy spali. Szukałam łyżek. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić zdanie. Jeżeli uznasz, że masz dość mieszkania u mnie, po prostu powiedz. Nie chciałabym wyjść na niewdzięczną. Spokojnie. A ja nie chciałbym, żebyś tu była wbrew swojej woli. Do zobaczenia. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Pamiętaj, że zawsze będzie czekała na ciebie ciepła strawa. Dziękuję. Z tobą to bym wina podeptała i podeptała. Wow, na serio, kobieto? Wow! Dobra, tu na razie ten odcinek zakończę i zaraz zrobię jeszcze kolejny. O, na razie...